Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na stronie Gaming Society w artykule napisanym przez Zbigniewa Pławeckiego. Strzelanina na turnieju Madden NFL. Prawdopodobnie cztery osoby nie żyją. Jest to króciutki artykuł, więc czytamy i pokrótce sobie to skomentujemy. Dzisiaj około 19. Dzisiaj to jest 26 sierpnia. Doszło do strzelaniny podczas turnieju Madden Championship Series w Jacksonville w Stanach Zjednoczonych. W wyniku ataku prawdopodobnie zginęły 4 osoby. Madden Championship Series to turnieje e-sportowe w Madden NFL, rozgrywane w różnych miastach w Stanach Zjednoczonych. Edycja w Jacksonville odbywa się w centrum rozrywkowo-handlowym Jacksonville Landing, a pierwsze momenty ataku można było zobaczyć w trakcie transmisji turnieju na Twitchu. Na materiale można zobaczyć dwóch zawodników rozgrywających spotkanie, gdy nagle w tle słychać strzały. W tym momencie wizja znika, ale audio nadal działa i dają się usłyszeć krzyki w tle. Nagranie pojawiło się na Twitterze, aktualnie jest już niedostępne. Opatrzone zostało komentarzem: o mój Boże, ktoś wywołał strzelaninę na turnieju Maddena w Jacksonville. To nierealne, mam nadzieję, że nikomu nic nie jest. Aktualnie wszelkie informacje na temat rannych czy zabitych są tylko przypuszczeniami. Jedyne co wiadomo na pewno to to, że jak informuje Departament Szeryfa Jacksonville, okolica lokalu, w którym doszło do ataku, nadal nie jest bezpieczna. Aktualizacja. Według niepotwierdzonych informacji zamachowcem mógł być jeden z graczy, który przegrał swój pojedynek, a po ataku popełnił samobójstwo. Wśród postrzelonych są zawodnik Complexity Gaming w NFL oraz zawodnik NBA 2K O'Larry 2K. I słuchajcie, tutaj przede wszystkim sprawę zawalili organizatorzy tego turnieju. Rozumiem, że Madden Championship Series to nie jest jakiś mały, lokalny turniej, tylko coś naprawdę większego, ponieważ jeżeli to jest rozgrywane w różnych miastach, w Stanach Zjednoczonych jest to turniej ogólnokrajowy. A patrząc na to, jak wielkie są Stany Zjednoczone, to i sam turniej musi być naprawdę duży. Nawet na lotniskach, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, było tak, że było się tak ostro czesanym, jak się gdzieś leciało. Ja sam, jak leciałem do Londynu, to nie mogłem nawet wnieść sobie soczku na pokład czy perfum, a co dopiero jakiekolwiek ostre narzędzia. A tutaj wiadomo, że będzie sporo ludzi, wiadomo, że jest transmisja na Twitch, a organizatorzy nie przeszukują widzów i graczy. Według mnie coś tu jest bardzo poważnie nie tak. Słuchajcie, Jacksonville leży na Florydzie, żeby nie było, że to jest wina tego, że w Ameryce jest taka wolność do posiadania broni i tak dalej. Nie. Floryda ma jedne z najostrzejszych zasad co do uzyskania pozwolenia na broń. Tam po prostu tej broni nie ma i nikt nie może jej posiadać. To znaczy, że ta osoba, która zaczęła tam strzelać, nieważne kto to by był, posiadała broń na 90% nielegalnie. Jak ją zdobyła, to jest już zupełnie inna sprawa, ale weszła na teren turnieju z bronią. Organizatorzy na to pozwolili i nie podjęli środków, żeby temu przeciwdziałać. Gdyby były zwykłe przeszukania, no to no jak przenieść coś takiego? Wystarczy już bramki do wykrywania metalu postawić. Przy tak dużym turnieju to nie powinien być problem. Przynajmniej według mnie, moim zdaniem, to nie powinien być problem. W Jacksonville broń jest nielegalna. I słuchajcie, no bo na pewno pojawią się tutaj przeciwnicy w ogóle posiadania broni, rozbrojenia totalnego, braku jakichkolwiek możliwości do samoobrony. Słuchajcie, jakie stany w USA są najbezpieczniejsze? Teksas, między innymi, czy ogólnie wszystkie te, w których można posiadać broń. A jakie są najbardziej niebezpieczne? Floryda,
Nowy Jork. Czyli tam, gdzie broń jest zdobyć najtrudniej. Przypadek? Nie sądzę. Także... ja oczywiście... to, co się stało, to jest straszne. No, nie powinno się to stać nigdzie. Ale... no naprawdę, te przypadki ostatnio są tak częste. Bo ja rozumiem wejść na przykład na kampus z nielegalnie zdobytą bronią, bo... no w takim kraju jak Stany Zjednoczone zdobyć pewnie nielegalnie broń to nie jest aż takie trudne ze względu na to, że w niektórych stanach broń dodają praktycznie do płatków śniadaniowych. Ale... to jest zamknięta impreza, która powinna być... no powinni być tam ochroniarze, którzy cię przeszukują, tam tymi wykrywaczami metalu przelecą. I... no i powinno być zadbane o bezpieczeństwo osób przebywających tam, a tego po prostu nie dopełniono. No dobra, moi kochani, mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. A ja za wasz dzisiejszy czas bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia już w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!